Jeszcze w tym roku park imienia 3. Dywizji Piechoty, który znajduje się przy ulicy Kaszubskiej, może zmienić swoje oblicze. Miasto ma już gotową dokumentację projektową i ogłosiło przetarg na jego rewitalizację. Samo miejsce ma taką formę i taki układ, że nadaje się idealnie do wykonania tak zwanego ogrodu deszczowego. Jest tam na środku takie zagłębienie, do którego spływają wszystkie wody opadowe i to miejsce projektant zaproponował, żebyśmy wykonali właśnie w formie ogrodu deszczowego. Jak to będzie wyglądać? To po prostu będzie taniecka, w której będą rośliny, które lubią wilgoć, ale też są odporne na taki czas, kiedy jest bardziej sucho. Wody opadowe po prostu będą tam w sposób naturalny spływać, będą wsiąkać. To nie będzie stawek czy jezioro, które w tym miejscu będzie funkcjonowało, tylko czasowo po dużych opadach ta woda będzie się tam zbierać, będzie ją przez chwilę widać, a potem będzie wsiąkać w grunt i będą te rośliny, które bardzo lubią wilgoć. Specjalna funkcja ogrodu wymaga doboru odpowiednich roślin. W projekcie zastosowano gatunki typowe dla terenu Polski i wpisujące się w naturalny charakter parku, takie jak m.in. krwawnica pospolita, pełnik europejski, tojeść kropkowana, kosaciec żółty, knieć błotna, rdest wężownik czy mięta nawodna. Posadzone zostaną także drzewa, takie jak graby i miłożęby. Oprócz tego całość będzie podświetlona. Będziemy też kłaść tam kanalizację deszczową, żeby ten bieg tych wód uregulować. Jakaś infrastruktura dodatkowo będzie, żeby tam można było sobie przyjść, usiąść i przyjemnie? Oczywiście tak, mała infrastruktura, tak jak w każdym parku, czyli ławki, czyli kosze na śmieci. Ogród deszczowy nie będzie wymagać szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych z uwagi na zastosowanie gatunków rodzimych i odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Ogrodu nie trzeba będzie nawozić ani podlewać, z wyjątkiem długotrwałych okresów suszy. Oferty na wykonanie rewitalizacji parku imienia 3. Dywizji Piechoty można składać do 23 września. Wyłoniony wykonawca będzie miał 50 dni od podpisania umowy na wykonanie zadania.